masz żadnych klientów. A jak ja nie lubię. Wtedy mi się tak nudzi, tyle godzin otwarcia sklepów, no i nikogo, ani jednej żywej duszy. Która jest godzina? He, na zegarze jest 12. O ja, jeszcze 6 godzin pracy. I co my tu będziemy robić? Jak przez całe 6 godzin nikogo nie będzie, to ja tu zwariuję. A ja was nie rozumiem. Przynajmniej nie trzeba nic robić, nikt nie marudzi, nikt nie narzeka, a poproszę tam, a tam 10 tysięcy drożdżówek, a on chce tą trzecią od środka, od prawej strony z posypką. Jeszcze najlepiej, a trochę więcej lukru, a trochę mniej lukru, a trochę bardziej okrągłą, a trochę mniej okrągłą. A tak przynajmniej jest cisza, spokój, nikt nie zrzędzi, oprócz was. No... Teoretycznie masz rację, no ale co, jak nie ma klientów, to tylko stoisz i się patrzysz przed siebie i patrzysz na wskazówkę zegara. 1, 2, 3 i tak przez 20 godzin dziennie. No można po prostu zwariować. Słuchajcie, a może po prostu zamiast narzekać, byśmy coś wymyślili? No ile można was słuchać? Skoro nie ma klientów, to trzeba sobie znaleźć jakąś rozrywkę. W sumie to jest dobry pomysł. Ale co by tu porobić? Ej, a może przejdziemy się po prostu po centrum? Nie wiem, odwiedzimy Burger Bistro, albo sushi i pizzę. Tam Candy Apple jest. Ja ją bardzo lubię. Jest bardzo sympatyczna. Kochanie, przypominam ci, że jesteś w pracy i jak się pracuje, to nie opuszcza się stanowiska pracy, a przerwa nam niestety nie przysługuje. No, nie bardzo możemy stąd wyjść, ale słuchajcie, może po prostu zagramy w grę. Tam, twoje gry są nudne. Ja tam idę. Jak chcecie, to sobie siedźcie na tych półkach i patrzcie się przed siebie i szukajcie klientów, którzy i tak nie przyjdą, bo przypominam, że dzisiaj jest normalny dzień pracy i do 16 nie będzie nikogo. Więc to cześć. Co za marudę. Nie znają się na życiu. Tak to przynajmniej ja sobie pochodzę, się porozrywam, wrócę, nikt nawet nie zauważy, że mnie nie było. O, jestem na miejscu. Candy Apple! Gdzie są wszyscy? Nikogo nie ma? No, a tu przynajmniej pokręcę się na fotelu. Zawsze coś. Prawie jak w Wesołym Miasteczku. No dobra, już mi się znudziło. Może w burgerowni ktoś będzie? W pizzerii pustki? No jak to? Przecież w pizzerii zawsze ktoś był. Jacyś uczniowie na wagarach, a tutaj nikogo nie ma. O co chodzi? Czemu nikogo nie ma w całym miasteczku? Stoliki puste? Jeden wolny. Tu też nikt nie siedzi. No co jest? Gdzie się wszyscy podzieli? Tutaj też nikogo nie ma. Nawet obsługi. No całe miasteczko wymarło. Nie wierzę. No dobra, wrócę do piekarni. Co ja sama tutaj będę robić? Nawet nikogo nie ma. Pizzeria pusta. Food court też. Sushi też. Okej, jest i moja piekarnia. Hop, hop! Halo? Gdzie są wszyscy? Zniknęli. No nie. O co w tym wszystkim chodzi? Halo? Hop, hop! Hej, nie zostawiajcie mnie samej! Gdzie jesteście? Nana, Cookie Cupcake, gdzie jesteście? Gdzie się podzieliście? No nie! Halo! Tu ich nie ma. Może tu też ich nie ma. I jaka ja byłam głupia. Po co w ogóle szłam? Powinniśmy wszyscy trzymać się razem. A teraz jestem cała, sama w całym miasteczku. Dobra, zostanę tutaj i poczekam. I tak nie mam co robić, ale ktoś jeszcze przyjdzie. Ale jak ktoś przyjdzie i mnie porwie, tak, pewnie wszyscy zostali porwani i zaraz ktoś po mnie też przyjdzie. Nie, nie, tak się boję. Dobra, słuchajcie, plan jest taki. Musimy być bardzo cicho.
na moje trzy wchodzimy wszyscy i zaczynamy śpiewać 100 lat. Zrozumieliście? Pewnie, wszystko jasne. Prezent gotowy, możemy iść. Dobra, uwaga. Raz, dwa, trzy. Surprise! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Ojeju, zrobiliście mi niespodziankę. To dlatego nikogo nie było w całym miasteczku. Jeny, jak mi miło, pamiętaliście. Jeny, jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi. Dziękuję wam. Wszystkiego najlepszego, Koki Kuki. Bardzo się cieszymy, że ci się podoba niespodzianka. Cały dzień planowaliśmy, jak to zrobić, żebyś wyszła z piekarni, bo musieliśmy przecież wszystko zorganizować. No, a skąd wiedzieliście, że w ogóle wyjdę z piekarni? Ha, wiedzieliśmy, że jak nie będzie nikogo, to będziesz się nudziła i nie wytrzymasz i pójdziesz na spacer po całym miasteczku. No i wtedy my wyszliśmy, zgarnęliśmy wszystkich, no i wróciliśmy tutaj, jak widzieliśmy, że wracasz. Oja, ale powiem wam, że się tak przestraszyłam. Myślałam, że całe miasteczko zostało porwane. No coś ty, to tylko urodzinowa niespodzianka. Moi drodzy, jeśli podobał wam się filmik, bardzo was proszę o kliknięcie łapki w górę. Jeśli chcecie wiedzieć o nowościach na kanale kochamzabawki.pl, subskrybujcie kanał. Dzięki temu będziecie dostawać maile z informacją, że pojawił się nowy filmik. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zachęcam również do oglądania innych. A jeśli macie jakieś fajne pomysły albo bardzo chcielibyście zobaczyć jakąś konkretną bajkę, napiszcie komentarz. Postaram się uwzględnić wasze propozycje. Bardzo serdecznie was pozdrawiam, Ewa.